Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale jest rok 2019, no z tego pewnie sobie zdajecie sprawę, ale niekoniecznie sobie zdajecie sprawę z tego, że 20 lat temu nakręcono Matrixa. Ja ciągle tego nie mogę ogarnąć. I chociaż minęło 20 lat i nadal nie ma takiej opcji, żeby sobie tutaj w głowę przez jakiś port wsadzić wtyczkę i po chwili powiedzieć I know kung fu. To w samochodach już coś takiego jest możliwe. Ja Ci opowiem, jak taki samochód, który nie jest najnowszą furą, tak jak mój, bo mój ma no, 7 lat już, jak taki samochód uczynić lekko mądrzejszym, właśnie przez taką wtyczkę specjalną i przez urządzenie specjalne. Jak spowodować, żeby on był troszkę bardziej smart, jak to się mówi. Jeśli chodzi o GPS-y, to sobie poradziliśmy. To znaczy, mój GPS w samochodzie jest po pierwsze strasznie tępy, to znaczy nie jest smart zupełnie. Po drugie, nie ściąga danych o korkach na bieżąco, co jest dzisiaj bardzo ważne. Więc jak większość ludzi, myślę, korzystam po prostu z Google Mapsa, jeśli chodzi o mapy, tak? Tym bardziej, że aktualizacja map też kosztuje tam oficjalnie oczywiście jakieś tam, nie wiem, horrendalne pieniądze, więc myślę, że tak jak większość z Was korzystam z Google Mapsa. T-Mobile Smart Car. I to jest urządzenie, które wpina się w taki specjalny port, o którego istnieniu dużo ludzi nie ma pojęcia. Wiem, że ci, którzy ogarniają samochody nawet w taki sposób, powiedzmy, średni, będą wiedzieli, czym jest port OBD, czy tam OBD. Natomiast spora część osób nie wie. To jest taki port diagnostyczny, który znajduje się w różnych samochodach, w różnych miejscach, służący przede wszystkim, kiedyś przynajmniej, do tego, żeby te samochody serwisować odpowiednio, czyli wpinasz sobie urządzenie, komputer taki specjalny i tam jest wszystko sczytywane. Natomiast dzisiaj jest wykorzystywane w dużej mierze przez floty, przez urządzenia, które pomagają zarządzać flotą samochodową. Wpina się tam takie urządzenie i ono zazwyczaj posiada też GPS-a czy slot na kartę SIM i pozwala wiedzieć, gdzie są Twoje samochody, gdzie, jak szybko jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. To było dostępne w dużej mierze dla właśnie jakichś takich większych flot, a dzisiaj jest udostępniane właściwie każdemu i też zwykła osoba, taki zwykły posiadacz samochodu może sobie takie urządzenie od T-Mobile'a, tak samo jak telefon, czy numer, prawda, kartę SIM wziąć. To, co jest ważne, to fakt, że to urządzenie to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie, które trzeba w jakiś skomplikowany sposób konfigurować, tylko to jest prostsze właściwie od instalacji smartfona, tak? Bo to, do tej kostki trzeba włożyć kartę SIM po prostu, znaleźć w Twoim samochodzie OBD ten port, to zazwyczaj jest w instrukcji napisane, jakie to w internecie na pewno to znajdziesz, mówię, to w każdym samochodzie jest w innym miejscu, a następnie podpiąć i to jest wszystko, naprawdę. Potem tak naprawdę ściągamy tylko aplikację ze sklepu Google czy tam Apple, w zależności od tego, jaki masz smartfon, łączysz to z tym urządzeniem i to wszystko, potem można sobie skonfigurować samochód, dodać VIN, na przykład numer rejestracyjny, jak ktoś chce, nawet kolor ikonki na mapie, która będzie się pojawiała, typ samochodu, typ tej ikonki i tak dalej, to są już takie bariery. Natomiast rzeczywiście to zajmuje tam, nie wiem, 10 minut właściwie i tyle. Co takie urządzenie potrafi i po co właściwie ono jest? Otóż w takich nowszych samochodach, jeżeli ktoś z Was ma nowszą furę, szczególnie topowej marki, zazwyczaj ma aplikację, tak jak Mercedesy mają, czy tam różne inne marki, takie lepsze samochodów, w tych nowych modelach mają już takie systemy smart całe wbudowane. No i polega to na tym, że masz przede wszystkim, nie wiem, masz Wi-Fi w samochodzie, masz aplikację dedykowaną, która pozwala Ci czytać z poziomu smartfona, gdzie jest Twój samochód, zobaczyć błędy jakieś silnikowe, zobaczyć nawet poziom paliwa, no i tam tysiące innych rzeczy. Jeżeli masz samochód wyprodukowany po 2000 roku, mniej więcej, a no nie jest to taki topowy model, czyli taki no kilka lat ma ten samochód, lub nawet jest nowy, ale nie wziąłeś w takim wyposażeniu jakimś, nie wiadomo, jakimś świetnym, tak jak mój, który jest takiego topowego wyposażenia, to ma GPS-a i Bluetooth, który też nie do końca dobrze działa, bo muzyki na przykład jeszcze nie potrafi przesyłać, no taki model familii sobie wziąłem. To tego typu bajerów, o których mówiłem, nie będziesz miał. I do tego właśnie służy to urządzenie. Zacznę od takiej funkcji bardzo przydatnej rodzinnie, czyli od hotspotu Wi-Fi. Czyli masz sobie kartę, którą kupujesz razem z tym kartę SIM, ona tam jest włożona tak czy inaczej i udostępniasz Wi-Fi czy tam Wi-Fi całej rodzinie w samochodzie. Moje dzieciaki mają tablety, ale bez SIM kart, więc mogą sobie z tego hotspota korzystać dowolnie.
Reszta funkcji myślę, że w dużej mierze jest przydatna mini flotom takim, czyli jeżeli masz samochód firmowy, nawet nie wiem, 1, 2, 3 samochody firmowe, to z tego będziesz korzystać, ale myślę sobie, że też w takim prywatnym zastosowaniu może mieć to sens. Co dzięki temu urządzeniu jeszcze możemy odczytać? No przede wszystkim położenie samochodu, ponieważ tam jest GPS zbudowany, więc wiesz, gdzie jest Twój samochód. Możesz zdefiniować sobie takie strefy, się nazywają strefy geofence, czy tam geofence, z których jeżeli samochód wyjedzie, jeżeli urządzenie wyjedzie, to dostajesz powiadomienie. Tak? Jeżeli ktoś to wypnie, będzie na tyle cwany, nawet złodziej, wypnie Ci takie urządzenie, to dostajesz też komunikat, że zostało to wypięte, a więc ważna funkcja, jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie jest Twój samochód, jeżeli boisz się, że Ci go ukradną, no to dokładnie wiesz, że urządzenie było wypięte albo gdzie ten samochód jest. Kolejna funkcja to jest ustawienie pewnych alarmów na prędkość, czyli masz pracownika, który jeździ samochodem, albo masz żonę, albo masz męża, albo masz syna, który jeździ samochodem, albo córkę, wszystko jedno, ktoś jeździ Twoim samochodem, no i chcesz kontrolować jego styl jazdy, powiedzmy, chcesz wiedzieć, czy zbyt szybko nie jeździł, albo nie jeździła, albo czy zbyt gwałtownie też się nie poruszała po drogach, to takie opcje też tam w tej aplikacji widać, czyli czy ktoś nie przekroczył danej prędkości oraz czy ktoś agresywnie nie jeździł, agresywnie na przykład nie hamował, bo też to się w tej aplikacji odnotowuje. Aplikacja zbiera też wszelkie dane diagnostyczne przekazywane do portu OBD i to zależy od modelu samochodu. To zazwyczaj nie są wszystkie dane, typu na przykład poziom paliwa w danej chwili, ale u mnie pokazuje, kiedy paliwo zaczyna się kończyć i jest kontrolka niskiego poziomu paliwa, wtedy też ten alert jest przekazywany do urządzenia, czyli ja wiem, że na przykład w danym samochodzie paliwo ma niski poziom, tak, że jest rzeczywiście kontrolka niskiego poziomu paliwa. Oprócz tego, co jest bardzo ważną rzeczą, szczególnie w zimie, poziom ładowania akumulatora, widać go dokładnie, tam jest krzywa nawet taka, gdzie widać, jaki jest poziom ładowania akumulatora i to też czasami może uratować Ci tyłek, bo na przykład no, u mnie w samochodzie ja nie widzę tego poziomu, szczególnie w zimie albo w lato, jak są duże upały. W ostatnie lato Mary stanęła samochodem gdzieś na mieście, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Gdybym miał tę aplikację, odpaliłbym i bym zobaczył, że właściwie chodzi na pewno o akumulator, ponieważ on kompletnie zszedł niemalże do zera. Czyli reasumując, masz położenie samochodu znane, masz to, jak kto jeździł samochodem, czy zbyt szybko, czy zbyt gwałtownie, czy też nie. Masz informacje o błędach wszystkich, które się dzieją i które są przesyłane z rozkodowanymi kodami, czyli dokładnie widzisz, masz opisane kody, co się zepsuło w samochodzie. Masz alerty o stanie paliwa, masz wykres ładowania akumulatora, czyli tak naprawdę poziom akumulatora. Masz też alerty przy wyjechaniu z danej strefy, masz alerty o wypięciu tego urządzenia, jeżeli ktoś chce Ci ukraść samochód. Masz alerty o próbie holowania całego samochodu, to jest też ciekawe, że próba holowania też wysyła specjalny alert. I masz też informacje o stłuczkach parkingowych na przykład. I to jest mega ważne według mnie, czyli ktoś tam stuknął Cię na parkingu i Ty wtedy wiesz o tym, że takie coś się wydarzyło, na telefonie dostajesz powiadomienie, masz możliwość, żeby zbiec i zareagować, bo to się rzeczywiście zdarza. No tak, ostatnio mojej siostrze właśnie ktoś wjechał i uciekł po prostu sobie z parkingu, tak to jest. I to wszystko jest w abonamencie 40 zł miesięcznie. To jest taki abonament już z kartą SIM, tak jak za telefon normalnie, tak samo tutaj. Ten oto modem, bo to jest właściwie modem wpinany do portu OBD, czyli takie modemo urządzenie, super nazwa, za 40 zł miesięcznie. Do czego to może służyć? Ja dam taki jeden przykład. Teraz byliśmy w Norwegii, jak może wiecie, i z mojego samochodu korzystała moja mama i ja na przykład sobie widziałem, czy jej się udało punktualnie dojechać z dzieciakami do przedszkola. Nie o to chodzi oczywiście, żeby ją kontrolować, jakoś inwigilować, natomiast wiedziałem, jeżeli by coś nie wyszło, to bym zadzwonił, spytał, o co chodzi i tak dalej. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.